Robert Kubica miał wypadek podczas testów przed rajdem Polski. Na jednej z hop gdzieś go wybiło, przeleciał nad pastwiskiem z krowami i kilkakrotnie koziołkował. Jeżeli jednym zdaniem miałbym podsumować to zdarzenie, no to myślę, że nie stało się nic. Samochód co prawda wygląda dość rozpaczliwie, ale nie ucierpiała klatka bezpieczeństwa, taki kluczowy element w rajdowym samochodzie, więc dwa dni ma jego zespół na odbudowę tej rajdówki i może to wygląda upiornie, ale dla takiego zespołu mechaników tego typu zabieg to jest jak zabieg chirurgii estetycznej. Ten samochód zostanie szybko zreanimowany i na pewno Robert Kubica w rajdzie wystąpi. Nie przeszkodzi mu awaria tego samochodu, te uszkodzenia nie przeszkodzą mu w przygotowaniach do rajdu, bo zapoznanie, które zaczyna się w środę, odbywa się samochodem cywilnym, więc on spokojnie będzie mógł sobie tę trasę przejrzeć i opisać. Kubica nadal pozostaje jednym z faworytów rajdu Polski. Rajd zaczyna się w piątek. No, zaczął się pechowo, bo ten wypadek Kubicy, do tego był jeszcze wypadek Hołowczyca, który gdzieś tam na testach też urwał koło. Miejmy nadzieję, że to już się wyczerpały te niesympatyczne zdarzenia i na rajdzie będziemy już emocjonowali się tylko dobrą jazdą.